Ok, względna cisza nastała. Atmosfera kameralna, więc możemy powoli zaczynać. Pytanie pomocnicze, kto oglądał Tolkiena? Czy oglądał Star Treka? Trochę. Czyli w większości będziemy wiedzieli, o co chodzi. Teza startowa była, czy Roddenberry czytywał Tolkiena, a właściwie samo założenie było, czy Roddenberry, przynajmniej tak miał brzmieć, czy Roddenberry zrobił plagiat z Tolkiena. Kiedy po raz pierwszy sięgałem po TOS, po oryginalną serię, jeszcze w dość młodym wieku, widziałem, o, elfy, fajnie, elfy w kosmosie, to się dało do kosmosu. I teraz ta myśl do mnie wróciła, pomyślałem sobie, kurczę, ale czy to na pewno są te elfy, czy to może jest jednak jakaś zupełnie inna rasa, czy oni są podobni, czy oni są różni. Pytanie zaczęło mnie nurtować, więc stwierdziłem, właściwie stwierdziłem, że sam sobie na nie nie odpowiem, że może ktoś mi po prostu w tej odpowiedzi pomoże i mam nadzieję, że na koniec wywiąże się jakaś przynajmniej minimalna dyskusja. Zacznę od kilku faktów numerycznych. Tolkien wydał Hobbita w 1937 roku. Wydał Hobbita jako dość cienką książkę, wtedy jeszcze można nazwać bajkę. Opowieść w Hobbicie jest prosta. Jest to historia małego, nazwijmy go człowieczka, który wraz z grupą ważnych krasnoludów i pewnym dość ekscentrycznym czarodziejem wyrusza w daleką wyprawę. No bo któż może inny wyruszyć w daleką wyprawę, jeśli nie przypadkowy mały hobbit? Wyprawa ma polegać bagatela na tym, że no, włamił się do skarbca pilnowanego przez groźnego smoka, wyniosł jego skarby, a taka kaszka wręcznie. Nic strasznego się nie stanie. Taka była opowieść w Hobbicie. Hobbit stał się względnie popularny, ale może nie aż szalenie popularny. Musieliśmy poczekać kolejnych kilkanaście lat, 15 lat. Mamy rok 1954. Skończyła się II wojna światowa już dawno. Brytyjczycy się odbudowują. Tolkien wraca z kolejną powieścią. W tym momencie, tym razem już monumentalną, Władca Pierścieni. Władca Pierścieni sprzedawany w tej chwili w trzech tomach, który Tolkien chciał sprzedawać po sześcioksiąg. Władca Pierścieni poruszający dużo więcej wątków, wprowadzający dużo więcej postaci. Władca Pierścieni, w którym został rozdmuchany wręcz wątek, który jedynie został zaznaczony w Hobbicie, czyli elfowie. Elfowie, dumna rasa, elfowie, piękna rasa. Możemy się spierać również co do tego, jaką rolę odegrali elfowie, czy w Hobbicie, czy w Władcy Pierścieni. Co? Elfy. Jestem po tym potwornym tłumaczeniu łosińskiego, więc ja się nauczyłem, że są też ludy nie skrzat. Dobrze, że jesteśmy w tym domu. Elfy. W takim razie możemy się spierać, czy były tam głównymi postaciami, czy od tak postaciami tła i na ile wpłynęły na życie głównych bohaterów, nie to jest w tej chwili istotne, może wypłynie w trakcie rozmowy. Ważne jest to, że minęło raptem 12 lat. Przenosimy się za wielką wodę do Ameryki. Do telewizji wkracza nowy serial stworzony przez niejakiego Gina Roddenberry'ego. Serial nazywa się dumnie Gwiezdna Wędrówka. Jakkolwiek w Polsce się tego nie używa z jasnych powodów. Brzmi to strasznie. Star Trek. Wkracza Star Trek nie robi się od razu bardzo popularny, natomiast co jest istotne, już w pilocie Star Treka pojawia się postać komandora Spocka, faceta o bardzo długich, spiczastych uszach. Później sam wątek Wolfgang jest w Star Treku rozwijany, pojawiają się kolejne postacie. Kolejne postacie, które gdy ogląda się Star Trek, oryginalną serię, tak pobieżnie, można odnieść wrażenie, a znało się Tolkiena, zastanawia się człowiek, czy to są elfowie, czy to nie są elfy. Czy to są elfy, czy to nie są elfy. Skąd oni tak naprawdę się wzięli, ile jest tych podobieństw. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że tych podobieństw jest bardzo dużo.
Lecz zacząłem, kiedy zacząłem to przekopywać, szczerze powiedziawszy się zdziwiłem. Jakie jest pierwsze zasadnicze podobieństwo pomiędzy wulkanami i elfami? Muszę. Dokładnie. Poradzimy sobie, jak jest to? Poradzimy sobie. Uszy. Mamy uszy spiczaste, mamy uszy spiczaste. Już pominę od tego, która jest lepsza charakteryzacja. Faktycznie jest to podobieństwo jest szalone. Uwaga, Ula Sołder, proszona do punktu widmo. Ula Sołder. Z minuty na minutę to jest coraz mniej zrozumiałe. I bardzo dobrze. Spiczaste uszy. Coś, co jest w filmie, a czego nie odkryłem w książce, elfy w filmach, w adaptacjach są również dość postaciami stonowanymi. I kiedy po raz kolejny sięgnąłem do Hobbita, którego nie czytałem faktycznie może 10 lat, zdziwiłem się, odnajdując opisy elfów, którzy są rozrywkowi, którzy tańczą, śpiewają, grają muzykę. Naprawdę się zdziwiłem, bo byłem na etapie dłuższego czasu, kiedy był to na tapecie film. Więc tak, mamy porównanie, mamy uszy, mamy już jakie jeszcze podobieństwo między tymi dwoma razami. Wam też nie przychodzi mi twojej konferencji. Wyniosłe zachowania, no i powiedzmy parametry intelektualne. No, parametry intelektualne faktycznie i to mnie bardzo tutaj zwiodło. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy elfy właśnie wypływając z szarej przystani nie skręciły gdzieś w lewo i zamiast do nie dopłynęły na wulkana. Zdarza się różnie, aczkolwiek hobbitów na wulkanie nie spotkaliśmy. Jeśli chodzi o wygląd, mamy tutaj Elronda, który de facto nie wygląda tak, jak powinien wyglądać tolkienowski elf. Tolkienowski elf, zgodnie z opisem, powinien wyglądać jak dwudziestokilkulatek, góra trzydziestolatek. Tolkien wyraźnie napisał, że elfowie po osiągnięciu wieku bodajże 100 lat, wyglądu dwudziestolatka, elfowie starzeją się tylko w oczach, są przytłaczani przeżyciami swoimi. Jak dla odmiany wyglądają wulkanie, żeby było ich dużo, jest. Dla odmiany wulkanie. Mamy wulkan 20-letni, mamy wulkan w wieku mocno średnim. Elfy są opisani jako najpiękniejsze spośród istot śródziemia. Oni są piękni, oni mają idealne proporcje ciała. Dzisiaj można było powiedzieć, że te proporcje są, że są to ciała wysportowane, bądź atletyczne, choć to już była lekka przesada. Wreszcie na pewno są oni smukli, piękni i rzucają się w oczy. Dla odmiany wulkanie mają szare włosy, jeśli się postarzeją, mają zmarszczki. Elfy, tak jak powiedziałam, starzeją się przez 100 lat. Wulkanie starzeją się do śmierci. Co potrafi przynieść efekty niekoniecznie pozytywne. Skasowało mi się zdjęcie. A nie jest. Jedni mówią, że jest piękny, inni mówią, że to już niekoniecznie jest wybiegło. Spock. Spock stary, oryginalny, który został odkopany na nowo przez Abramsa. Widzimy dużo zmarszczek, widzimy szare włosy. Widzimy pokrzywioną twarz, to jest niedopuszczalne u elfów Tolkiena. Elfy Tolkiena musieli być i radośni i zachwycali do końca swojego życia. Kiedy szukałem jakichś takich ważnych informacji, odkryłem, że elfy zawsze mieli w granicach 180-190 cm wzrostu. Zawsze były postacie wysokie, podczas gdy wulkanie trafiali się naprawdę istotami dość niskimi. Tutaj mamy jedną z wulkanek, ona mogła mieć górę 1,70 m wzrostu i też, jak widzimy, nie jest taka piękna ani postura.
ani nie jest to piękna twarz. Choć można, również o elfach można mówić, mieć zdanie i takie, gdyż jednak ta dostojna uroda nie każdemu musi się podobać. Nie chcę się wyłączyć. Starsza pani wulkanka mi gdzieś tutaj niestety już zupełnie zniknęła. Więc podobieństwa, jeśli chodzi o podobieństwa fizyczne, faktycznie okazało się, że skupiają się tylko i wyłącznie na uszach. Nie są oni ani wzrostem podobni, ani posturami nie są podobni. Jest zupełnie inny proces starzenia. Elfy starzeją się przez 100 lat do wieku 20 lat i później są praktycznie śmiertelni. Erland ma pewnie kilka tysięcy lat. Wulkanie żyją 200-300 lat, po czym umierają. Śmierć u tych dwóch ras również jest takim dość ciekawym aspektem. Elfy są nieśmiertelne z jednej strony, z drugiej strony można ich zabić. Czy wiecie, co się dzieje z elfami według Tolkiena, jeśli zostaną zabite? Wracają do domu. I? Wracają do. Ale w jaki sposób wracają do domu? Bo one nie, te ciała prawdopodobnie umierają, to umierają na ziemi wśród ziemi. Może trafiają do zamku Mandosa. Są odtwarzani w taki sam sposób, wyglądają identycznie, żyją faktycznie w Wagnarze już wiecznie. Co się dzieje z wulkanami? Wulkanie, ciało umiera, teoretycznie umysł umiera. Ale istnieje coś tak pięknego jak katra. Istnieje katra, istnieje piękne chwytanie twarzy, które teoretycznie Melt Mind pozwala na połączenie jaźni, połączenie umysłów. Możesz odczytać myśli czyjeś, możesz komuś przelać swoje myśli, ale nie jest to jedyne zastosowanie Melt Mind. Kiedy Spock umierał, za pomocą tego właśnie gestu przesłał doktorowi McCoyowi swoją katrę. Czym jest katra? Katrę można określić jako esencję duszy, esencję umysłu. Na pewno są to wszystkie wspomnienia, przynajmniej większość wspomnień jej pierwotnego nosiciela. Czy jest to również dusza? Dusza, jeśli mówimy o... Jeśli dusza steruje naszymi zachowaniami, naszymi zwyczajami, katra również jest na miejscu duszy, gdyż kiedy przeniósł on do doktora McCoya swoją duszę, jest taki słynny, może nie, ale ciekawy dialog. McCoy, który lubił sobie wypić, poszedł do baru, siada w kącie, zamawia sobie drink i rozpoczyna monolog w stylu, ale to jest nielogiczne. Nie będę zatruwał swojego organizmu. Dlaczego mam to pić? Czyli jednak jaźń, która została zapisana w nim, również ma zachowanie przyzwyczajenia dawnego nosiciela, dawnego wulkanina. Jest drugi przykład przeniesienia katry. Zdjęcie, które pokazywałem wcześniej z dwoma wulkankami. Jest to przeniesienie katry przez kilkaset lat de facto. Z umysłu do umysłu jest przenoszona katra jednego z najważniejszych wulkańskich. Czyli można powiedzieć, że w ten sposób zostaje zachowany w nieśmiertelności. Czyli to jest chyba jakieś namiastko również nieśmiertelności, mimo że właśnie czy ciało może zostać wulkanem zamurzowane. Czy można odtworzyć ciało wulkanina? Jak widzieliśmy w filmie W poszukiwaniu Spocka na planecie Genesis, co prawda to są warunki dość nietypowe, ciało martwego Spocka ożyło, odbudowało się, od dziecka przeszło wszelkie transformacje i później po powrocie na wulkanę udało się mu wszczepić jego katrę. Czyli mamy, nie wiem, mamy Spocka 2.0, czy mamy tego samego Spocka, który przeszedł trochę podobną jak wulkanie w Walinorze. To jest dość ciekawe pytanie. I czy wulkanie, czy ci elfowie, przepraszam, są również elfami tymi pierwotnymi, czy to już jest elf 2.0? Jakikolwiek osobnik by to nie był, czy to jest jego kopia, czy to jest jego oryginał? Odrodzony. To jest właśnie takie zagadnienie może troszeczkę bardziej etyczne niż chociaż fizyczne też. W obu wypadkach jednak, jak widzimy, jest możliwe odrodzenie ciała. Mówiłem na początku, wspomniałem na początku o tym, że elfowie kochają muzykę, elfowie tańczą, elfowie śpiewają. Elfy są, nie nauczy się inaczej, elfy są radosne.
co robią wulkanie. Wulkanie mają. Nie poprawia się tak, bo to bardzo dobrze tych słów używasz. O elfowie mówimy o elfach konkretnych, na przykład osoba osobnika, a elfy jedynie o rasie elfów. Więc elfy wysokiego rodu, okej. Elfowie na dworze Elronda, bardzo dobra forma. Ty to robisz dobrze. Oni ci źle poprawiają. Wczerpanie specjalizm. Dobrze, więc tak, tutaj mamy muzykę, mamy tańce wśród elfów, mamy radość. Co mamy u Wolka? Czy wulkanie mają muzyki? Może intelektualne, może na jego wyższym poziomu, to tak. No może na taki wyższy poziom dojdziemy. No come on. Oglądaliście Star Treka. Co było wulkanów? Czy wulkanie byli pokazani, nie wiem, jak się tańczą, jak śpiewają? Jak się radują? Nie, oni nie bardzo lubią. A czy wulkanie, nie wiem, grają muzykę? Coś na. Na harfie, ale to jest raczej na kontemplacji niż na rozrywki. Kolejny sposób rozwinięcia umysłu. Czyli tutaj generalnie mamy diametralną różnicę, jeśli chodzi o zachowania. Tak, a tutaj jeśli mówimy o matematyce, jak wygląda kwestia intelektualna elfów rasy? Jak wygląda kwestia intelektualna elfów? Może mądrze są mądrością, ale inteligentni inteligencją chyba nie. No Kamana, jakieś osiągnięcia naukowe mają? Mają, no gromadzą wiedzę, są, ale to bardziej są humaniści. Rozumiem, że są świetni, a po drugiej stronie biegną wiedzę. Czyli raczej intelektualizm niż nauka w sensie science. No, jakaś znajomość starych pism, typu pismo księżycowe, coś takiego. No i są zbieraczami faktycznie sztuki, różnych tekstów, tego typu rzeczy. Jak to się ma u Wolka? Oni niby też mają jakieś te swoje archiwa, nie? No. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z pogłębianiem sztuki. Tylko matematyka, astronomia, rozwój jakichś nauk ścisłych raczej. A umysł, no, Wolkanie pogłębiają zdolności swojego umysłu, przez to też zyskali ograniczone zdolności psi czy elfowie w tym kierunku. Tego szczerze powiedziawszy nie wiem. No, jeśli tak, te powiedzmy, nie wiem, jakieś umiejętności magiczne, napomknięte trochę, podciągnąć pod tą kategorię, to może, ale to raczej w ogóle nie jest podobne. Czyli w sumie tylko mandzią. Wiesz, tyle, co mi się kojarzy jako bardzo podobne zachowania, to pewna wyniosłość wulkanów i wyniosłość elfów. Tolkien to bardzo dobrze przedstawił na paru miejscach. Wulkanie też, którzy wiadomo, to są bardziej wyniosłe, bo są mądrzejsi, bardziej logiczni niż ludzie, przez to są to z reguły konflikty, że ludzie ich nie rozumieją, tej ich jakby logicznej bezduszności. A przecież podobnie jest u Tolkiena, że są tam tak wspomniane elfy, które bardziej, no rasistowskie to może mocne słowo, ale uważają, że to, co jest elfickie, jest trochę lepsze, bo na przykład dla nich ludzie są tacy troszeczkę, no, inni, no. Nawet komu tam, no, Bilbowi uczynili zaszczyt, że go poprosili ponownie o to, żeby jeszcze raz im przedstawił ten wiersz, który skomponował, bo chcieliby go dokładnie ocenić, zapamiętać, na co on oczywiście powiedział, że robią to przez uprzejmość, no, bo uważają, że własne utwory są o wiele lepszej kategorii. No, może to jest jakieś takie podobieństwo trochę, co to postaw wobec innych. Czyli przez to, że jesteśmy lepsi, jesteśmy wobec innych, a inni są tacy. Jesteście, no, ale słabsi jakby od nas. No. Jesteście, ale tylko tyle, że jesteście, nie jesteście na równi. No, coś na trzeba. Czyli ma to też odniesienie do jakiejś współpracy między rasami w obu wypadkach? Jak wygląda kontakt elfów z innymi rasami? Nie współpracowali. No, niespecjalnie współpracowali. Oni jakby, no, jakby wędrowali przecież za morze jeszcze przed Wielką Wojną z Sauronem, to też tak jakby bez żalu, no, odchodzili, no, niech się, powiedzmy, inne rasy martwią.
Nas to nie dotyczy, bo my jesteśmy wieczni. Coś takiego. Wiesz, to nawet te nawiązywałeś do Hobbita, też te same motylki, no się może sposób pokazania elfów w Hobbicie jest trochę inny niż we Władcy Pierścieni, gdzie w końcu we Władcy Pierścieni one jakąś większą, powiedzmy, rolę tam odegrały i to było nawet potem w dodatkach wspomniane, a w Hobbicie to można tylko... Leśne elfy w ogóle mi nie pasują do... Są i ich za moment nie ma. I... Tak, ale w ogóle mi nie pasuje ich zachowanie do zachowania elfów w Władcy Pierścieni. W ogóle nie wiem, jak to się ma. Inny odłam mający inne swoje wartości. Nie są tak... Raz, że nie są tak dumni. Dwa, są dla mnie, w moim odczuciu, bardziej okrutni. I zachowania to nie jest logiczne. Gdzie jednak elfom Elronda można pewne przynajmniej elementy logiki. No można, sam Elrond dość logicznie postępuje i ma świadomość bardzo wielu rzeczy. Może nie wszyscy jego poprawnicy, ale on na pewno. No niebezpieczne jest po prostu ruszył też na pomoc śródziemiu i ludziom. Jeśli mówimy też o samych zachowaniach. Elfy nigdy nie miały problemu ze wszczynaniem wojen. Można nawet powiedzieć, że momentami to oni się lubowali w walce. Jeśli jesteśmy przy Elrondzie. Doborowe oddziały, które poprowadził sam do walki. Nie bał się ubrudzić. Natomiast co do Volkan... Prowadzili wojnę, ale... Też tutaj tego zrobili niższy polskich, nie? Tam w książce to wspomniano, że on tam był. Tak. Tylko chciałem, ale czy był tego dowódca? No on wtedy chyba właśnie tak mi się zdaje, że jak ostatnio czytam, co prawda pani jest, więc mógł mi coś umknąć, ale zdaje się, że on nie był wtedy jeszcze jakimś dowódcą królem. To nie, znaczy, to prostu wspomniano, że był kilka lat. No, ale był młodzikiem wtedy. Dokładnie. Ale to ja sobie dobrze filmowo się to przez 200 lat miało nawet. 200 lat miał wtedy? No, już go byłem, no. Bo wtedy, jeśli nie tak wspomniane, bo to opisuje wspomniano, że musi na kilka lat, a kilka królem bohaterem, tak? On chyba nie był wszystkim. Taka fajna scena, że pamiętam, jak to tam któryś z Hobbitów go zapyta, tak pamiętasz? To tak odgłos ciszy, która zapadła. Tak, było coś przed twoimi czasami. Taki... No, dokładnie. A jeśli chodzi o życie rodzinne elfów, bo tak, Volkanie mają aranżowane małżeństwa przez rodziny. Volkanie często nawet przez całe lata nie widzą swoich współmałżonków. No, Bonfar przeszkodzą raz na 7 lat, to nie ma w sumie po co częściej w domu bywać. Jak można raz na 7 lat się wyżyć? Swoją drogą nigdy nie zwróciłem uwagi, czy oni wszyscy na raz mają tu Bonfar. No ale to już jest taki szczegół. A jak wyglądało życie rodzinne u Volka? U elfów. U elfów, przepraszam. Ja się zastanawiam, czy w ogóle całkiem poruszał ten wątek. Dziękuję. A przecież już nie mówię o tych dalszych jego książkach, poza Władcą Pierścienia, tak? Władcy? Nie. To nie jest wspomniany. Rolnik, prawda jest skuteczna, że w sumie tylko jest jedna jedna czeka Rolna Czekarowna, tak to wszyscy są starzy. Tak, i to jest takie... A tylko wspomniane, że tam ta żona Rolna kiedyś tam tego człowieka postrzegli i zmarła. Cokolwiek w tym temacie, co do technicznej strony... Tak. Setki lat i mają dzieci. Nie wiem, co. Na zasadzie, że... Znaczy, gdyby było to też nie chciałbym mieć z nim dzieci. Przynajmniej zarówno w wersji książkowej, jak i w wersji telewizyjnej. Więc no, oni są bardziej chyba po prostu właśnie się zastanawiam, czy nie był to mariaż jakiś trochę polityczny. Tak, bo no, ona jest osobą tutaj i wspaniałą, natomiast jest taki wycofaniem pewnym. Nie wiem, czy tam w ogóle jest jakaś miłość. Jest chyba bardziej przywiązanie w tych postaciach. Ten aspekt zagadnienia.
dotarliśmy do polu walki, bądź na murach. Natomiast udało mi się znaleźć w Sygmaryjonie pewne opisy. No właśnie pomyślałem przed chwilą, że jeżeli to może do Sygmaryjona, lepiej by zajrzeć, bo tam... I w Sygmaryjonie troszeczkę się zdziwiłem, gdyż elfy, o ile nie było mariaży jako takich organizowanych, jak to miało miejsce u Volkan, natomiast okazuje się, że elfy już w okresie dojrzewania, dorastania, mając lat 40-30 nawet, czyli będąc generalnie dziećmi, no, rozwijam się słowo szybciej, mogli wiązać się ze swoimi, z drugim elfem i później, kiedy dochodzili do wieku, już nie pamiętam jakiego dorosłego, brali po prostu ślub ze sobą. Natomiast no, związanie się samo małżeństwo wynikało z miłości, z odnalezienia bratniej duszy pomiędzy nimi. I druga rzecz, jaką odnalazłem również w Sygmaryjonie, to była taka, że małżeństwo było trwałe, było stałe. Właściwie tylko w jednym wypadku było więcej niż jedna żona, u któregoś z królów. Przykro mi, w tej chwili nie podam, który to był z królów. W większości jest tak, że jeśli współmałżonek elfa umiera, bądź ginie generalnie, to ten elf trwa już w samotności, czekając aż sam zginie, bądź sam popłynie na okrętach do wojny i ponownie się połączą. Tutaj tylko właśnie, jak mówię, jeden z królów, który niestety imienia już nie przywołam, miał dwie bądź nawet trzy żony, kiedy poprzednia ginęła. I to było takie wręcz opisane na... To jest Finger. Finger, właściwie żony. Finger? Tak, Finger. I miał później syn, staje z tych podróżów, no to jest syn. A to jest cały początek z Himalaya, z początku. Początek wędrówki z elfu, z powrotem do Śródziemia. On w ogóle przyszedł do domu. Pierwsza żona dała mu synów, tylko na... A druga żona dała mu syna Fëanora, z którego... Nie, Gondolin był jeszcze i to Fëanor spowodował tę wędrówkę do Śródziemia. Oni później wojny Beleriandu, wojny z Morgothem. Jeszcze jedną rzecz tam usłyszeliście o tym, że Elrond miał młodzikiem, ale nie był młodzikiem, bo jest... wnukiem Earendila. Elrond robił się jeszcze w pierwszej erze, zanim Earendil popłynął do Numenoru prosić, nie Numenoru, tylko Valinoru prosić bogów o pomoc w wojnie z Mordorem. Czyli Elrond ma jakieś 3600 lat, druga elfa 3450 lat. No generalnie tak, ale te 3100 lat ma chyba w okresie już władcy... czy w momencie, walki z Sauronem? Tak, walka z Sauronem jest na zakończenie drugiej ery. Druga era trwa 3400 lat, powiedzmy, a wydarzenie obserwowane z pierścieni to jest 3019 bodajże lat trzeciej ery. No, w ten sposób. Czyli generalnie ma... Obserwacje pierścieni to jest 6000 lat. Czyli pół do 7000 lat. Tak. Może Galadrieli to sporo tysięcy lat jeszcze, ale... No ona w ogóle chyba jest starsza niż samo Śródziemie. Galadriela jest dużo logikiego. Ona jest tak śmieszna, że nie jest tak stara. Galadriela. Tak, Galadriela. Ale jest śmieszne. Galadriela jest Śródziemia, która wzięła światła w górze. Czyli jeszcze przed początkiem liczenia czasu. Dlatego to jest właśnie ten problem Galadriela, że nie spotka się nawet w niebie elfów ze swoją córką, bo skoro ona się wyrzekła tego daru Valaru i została w Śródziemiu, to oni już by w tym niebie byliby innym. Ale w sumie w tej chwili faktycznie uświadamiam sobie, że jaki wpływ Galadriela miała na Elronda, bo te sprawy... Elrond właśnie jak bardzo zmienił to, prawda, swoje zmienione od początku.
byłoby wycofanie, jeśli chodzi o wszelkie wydarzenia w Władcy Pierścieni, a kiedy to ona nastawiła się w tak pozytywny sposób po spotkaniu, to jednak Elrond zmienił zdanie. Tutaj w filmie jest pokazane, że to jest za namową swojej córki, że przekuł tak naprawdę miecz. Właśnie, to w filmie to było straszne poczucie, to nie było przynajmniej nie do końca tak. Obawiał się ich po prostu zostawić na bezpieczeństwo, no ale na końcu chyba Gandalf przekonał.
Ale tylko tak, jeżeli byś porównał elfy pokazane w tym dwóch słabecznych w słowie filmach animowanych, czyli Podróż oraz Powrót Króla, to tak jak one nam wyglądały, to naprawdę to było dla na mnie niewiele miało. Ja myślę, że więcej... Bo żadnych komiks ze startekowym wokalem tak nie byliby na pewno narysowali. Chociaż można się zdziwić. Generalnie chyba gdybym porównał filmy, to byłoby bliżej niż do książkowego. O, jednak filmy pominęły bardzo dużo wątków, szczególnie właśnie wątków takich pobocznych, rozrywkowych, bo jak wygląda wjazd do Rivendell w Władcy Pierścieni? Jedzie kolumna konnych, powoli sobie dostojnie wkraczają, potem objeżdżają i dookoła elfy, no ogólnie prawie że do bitki dochodzi. A kiedy czytam opisy w książce, jest to wśród śpiewów, powitanie muzyką, powitanie tańcami, prowadzi ich korowód. Jest to zupełnie inny obraz niż ten obraz filmowy. I teraz pytanie, czy Jackson chciał wykreować tak, czy chciał uciąć po prostu bardzo dużo wątków ze swoich produkcji. Chociaż chyba to jest najbardziej pytanie akurat do Jacksona. Różnie szalone w tym wielkie pomysły i poszukanie filmu. Tak, i zawsze ortodoksi będą go odsądzali od czci i wiary. Ale gdyby nie on, to byśmy nie mieli tego wcale. Gdyby nie patrzeć, on próbował od początku przepchnąć trzy częściówkę. Ktoś mu chciał, że okej, ale film zrobimy jednoczęściowy, to się nie mówiło o dwóch częściach. Chyba, że łatwiej było mu to podzielić na sześć kolejnych filmów. Właściwie Władca Pierścieni ich prowadził chyba na takie serie dłuższe, mentalne upodobanie. Zainteresowały ludzi, którzy się w życiu nie skalali przeczytaniem większych książek niż 30 albo 50, a jednak sięgnęli do tych książek o filmie. Przez i tak dużo sukces. Trzeba mu też zarzucić to, że przez niego, jakby nie patrzeć, fantazja odżyło, natomiast science fiction dalej ciuła i może nie być wcale tak dobrze. Dobrze, spotkaliśmy się na krótko. Jako, że krótki był temat, bo faktycznie nie znalazłem podobieństw, znalazłem i różnic było. Dzisiaj no to jednak są tematy powtarzalne. Myślę, że jest późno, możemy się rozejść, wyspać się po tych kilku dniach Falconu. Na Falconie, dlatego mówię, że wyjdziemy z Falconu. Ale on jeszcze chce trwać, nie może się czuje wyjścia. No nie mogę, muszę być u koleżanki. No właśnie. Bo by mi wycięła coś, jakby by będzie po prostu. Nie było to po prostu. Nic się daje. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Jedyne co po prostu powoduje, że trudno jest porównać, to wiesz, arena wydarzeń. Bo mamy Śródziemie, a tu mamy generalnie, wiesz, już może większą przestrzeń. Możliwość przemieszczania się zarówno dla wulkanów, jak i tam nie. Tak, ale generalnie Star Trek dzieje się na statku, na jakiejś zamkniętej przestrzeni, więc to jest relacja z konieczności, tak jakbyśmy się, nie wiem, przenieśli na dwór. No to jest na pewno konieczność. To jest wulkanik, którzy gdzieś mogą się sprzymierzyć z kimś, co w jakichś latach. Tutaj no, mamy kształtową ziemię, można powiedzieć. Wór Rivendell, stacja Deep Space Nine wśród ziemią. Generalnie powiem ci, dlaczego nie poruszyłem... Jest bardzo dużą rolę odgrywa, jest tam bardzo wiele elementów o wulkanach, o ich spirytualności, o tym, o dawnej religii, o obecnej filozofii, o rozłamach filozoficznych, o... Czy tam jeszcze jest, żebym się nie zmylił.
No dobrze, Michał, w każdym razie faktycznie jest dużo. Natomiast ja chciałem się skupić na TOSie DNG Deep Space Nine. Już nawet Voyagera samego tak usnąłem, dlatego że przy tych, czy przynajmniej przy pierwszych dwóch włożył pracę od Endery. Może Deep Space Nine już nie wkładał chociaż pod podobno pierwotny zarys drugiego. I tutaj skończyłam tą jedną pewną rękę, natomiast dla mnie już i Voyager jest zupełnym odlotem, a Enterprise, szczerze powiedziawszy, Enterprise przyjemnie mi się ogląda, natomiast wolałbym, żeby on został jako Enterprise, nie Star Trek. Tak, dlatego nie poruszyłem Enterprise, a przynajmniej może nie, w pewnym stopniu się do niego odniosłem, bo faktycznie pewne elementy, tak jak to powiedziałem o wojnie nuklearnej, niemal wyniszczyła, to jest element Enterprise'a. W to się zostało to jedynie powiedziane, że oni po pewnych przeżyciach, nazwijmy to ekstremalnych, poszli w stronę filozofii, już jakie to były przeżycia, jest to powiedziane w Enterprise'ie. Ale starałem się właśnie w ten serial nie zagłębiać z powodu tego, że Roddenberry nie przyłożył do niego na pewno żadnej ręki. Przyłożyło do niego rękę Dan O'Braga. Nie, bo oglądałam. A ja chciałbym do nich przyłożyć nogę. Ale muszę przyznać, że Plata, mimo że wszystkie inne seriale oglądałam, to uwielbiam, że Plata broniła Deep Space Nine teraz obejrzał. Deep Space Nine jest właśnie moim ulubionym. Tak, dziękuję. Tak, serdecznie polecam. Niektórzy uważają, że zbyt militarystyczny. Kilka osób mnie już namawiało i jakoś mi się nie udało, ale... Polecam. Ja ci powiem, jak zachęciłem moją koleżankę do oglądania Star Treka. Kazałem jej oglądać od końca. Ona oglądała Doktora Who, obejrzała całego Doktora Who i myślała, że obejrzy Star Treka. Włączyła TOS, odrzuciło ją. Włączyła TNG, odrzuciło ją. Powiedziałem, włącz sobie Enterprise'a. Zaczęła Enterprise, Voyager, w tej chwili jest na TNG i mówi, że zajrzy do TOS-a. Także chyba to jest terapia antyszokowa na nauczenie ludzi oglądania Star Treka w dzisiejszych czasach. Ale to dlatego, że od czwartego sezonu przyszli scenarzyści z Jęczyny. Powiesz, że naprawdę ciężko się zmusić od takich pierwszych sezonach, żeby dalej oglądać ten sezon. Znaczy no, uwierzę na słowo, bo nie miałem nigdy problemu z tym spisaniem. To jest jeszcze jedna rzecz, dla której nie powiem, że użyłem Enterprise'a.
złamanie jakiegokolwiek obrazu folii, który był złożony przez X lat i jego tak, ale to jednak no jest jakoś tam różnica, to jest tyle, że oni też mogli... W stosunku do Kirka to jest jakieś 150 lat, bo Kirk, przepraszam, Archer zobaczył Star Enterprise i umarł. To jest zresztą dość ciekawym. Zobaczy, czy to jest nie umrzeć. Więc to tak strasznie na rękę się nie dzieje. To ta ewolucja to by była rewolucja tak generalnie. I według Enterprise to była rewolucja. Powiedzisz jeszcze, jak zastanowiłem uwagę na tego Deep Space Nine, bo rzeczywiście w Deep Space Nine w końcowych sezonach tam faktycznie się zaczyna ciąg fabularny. I wtedy się to naprawdę fajnie ogląda. I dziewięciokołowe zakończenie. No, a w tych, wiesz, początkowych sezonach, no to nada, to jest taki trochę, no, można powiedzieć, wczesno startrykowaty, nie? Że no, są jakieś epizody, coś się tam dzieje, ale, a w bardziej, no nie, dobrze, bo pierwsze odcinki oglądasz i naprawdę wiele osób popełniło ten błąd, że obejrzało 5-6 odcinków, a potem się okazuje, że wiesz, takie hinty, które były wcześniej hintami, się okazują czymś bardziej istotnym, a jak już się wpada w jakiś ciąg fabularny, to jest naprawdę fajne, ciekawe. I to jest w tym serialu, co powoduje, że on się nie starzeje, mimo że pamiętamy, że to były lata 92, druga połowa, i wtedy technicznie nie dało się, oglądamy teraz, wiesz, BSG, nowy serial, jakie tam są fajne sekwencje, wiesz, nawet w przestrzeni, że to już jest technologicznie, nie tak jak się dlaczego ja się zastanawiam, dlaczego Straczyński zdecydował się na robienie w ogóle w, nazwijmy to CGI, zamiast ruszyć z modelami takie, które było robione w... Pieniądze. Kasa. Było taniej, niż było robione zakupanie do przeszło potrzebne w Space Line. I bardzo mało pieniędzy. I bardzo możliwość modelu CGI prostych pozwalało to w tym programie do pieniędzy. Czyli w tamtym okresie model CGI był tańszy niż modelowanie na figurkach? No jak, powiedzmy, przy tej typu skali produkcji, tutaj zaczynało być to tańsze. Ale wiązało się z tym, że jest to gorzej wyglądać modelem. Nie no, generalnie jestem właśnie estetą i kiedy włączam Babylon 5 początek, to ja muszę przeskoczyć ileś minut, żeby w ogóle tego nie wyrzucić, bo niestety jest to... Cóż. Każdy ma prawdę swoją, ale i... Obejrzyj sobie Kosmos 1999. Oglądałem ostatnio. Oglądałem miesiąc. No ale jak już trzy przewinęły znane postacie, Peter Cushing, czyli gubernator, tak, nie, Christopher Lee, też się załapali na epizody. No tak. Generalnie wtedy każdy chciał wystąpić, mam wrażenie, w jakimś science fiction, wtedy science fiction było na topie. Tutaj... przecież nawet w Voyagerze wystąpił nikt inny jak Krueger. Także to już w ogóle był dla mnie kosmos, jak to czytałem. A tak włączam, patrzę, taki uśmiechnięty, prawie jak Harry Kim, stoi w mundurku niebieskim na pokładzie. To w sumie mam takie podejrzenie, że to się dobrze budżet podreperował Star Trekowi. Voyagerowi też. Mogło to zaznaczyć. No z cały sezon mógł być sponsorowy za takie wystąpienie. A jeśli chodzi o samo Deep Space Nine, pierwotnie chciałem w ogóle przedstawić Bajorana samych. Mogę mówić o nich godzinami. Natomiast co się dzieje, kiedy pojawia się w tytule Star Trek albo kiedy pojawia się w tytule Wulkanie? Widzimy moją salę. Kiedy wziąłem, że religię w science fiction przyszło w miarę pewno i ludzie zostali, co najważniejsze. Ludzie zostali mimo, że to było Star Trek, czyli generalnie czymś, na co by nie przyszli. Więc ja już zaczynam pewnym wytrychów stosować, żeby ludzie trochę się odchowali od tego. Takie wytrychy są niebezpieczne, bo jeśli przyjdzie jakiś człowiek, pan straszliwy z tej drugiej strony barykady i się będzie udowadniał, że nie masz racji. Ale z której strony barykady? Na przykład nie wiem, no dzisiaj czy czytał Tolkiena. Dobrze, że nie przyszedł jakiś maniak Tolkienista. A wiesz, ja bym się nawet ucieszył. Tak. Ale bym się ucieszył, byłaby niezła zabawa. Nie ma maniatka. Tak, albo ja. Chociaż ciekawie to by było, jakby przyszli tutaj z tego łosowca. Tacy?
Ale ty nie jesteś ten demon. Tak? Jesteś ten demon. Dobrze. Bo dzisiaj jest ten demon, ten ma to miejsce. Ale ja nie będę ten demon. Może mieć im na miejscu. Dlatego mówię, że to nie jest ten demon. Okay. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.